Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia tym razem filmu z mikroekonomii, a dotyczącego krzywy transformacji, czyli krzywy możliwości produkcyjnych. Sama nazwa możliwości produkcyjnych to będzie pewna krzywa, pewien zbiór kombinacji czynników produkcji, które mogą nam pozwolić na wytworzenie określonej wielkości produkcji. W ten sposób, że my chcemy oczywiście dowiedzieć się, ile należy zaangażować którego z czynników produkcji, czyli na przykład pracy czy kapitału, aby wytworzyć określoną wielkość produkcji. Nie jest to takie proste. Trzeba w tym momencie wiedzieć, jak interpretować, powiedzmy, określone możliwości przez nas zastosowania dwóch czynników produkcji, X i Y przykładowo, tak żeby oczywiście my najlepiej byśmy chcieli, żeby w pełni wykorzystać nasze zasoby. I zwróćcie uwagę, że tu jest taka krzywa, która ma jest wklęsła, czyli ma nachylenie tutaj, jak widzicie, ujemne i ma kształt wklęsły, czyli jest takim jakby fragmentem, bym powiedziała, brzuszka, który może mieć kształt wklęsły. I teraz każdy z punktów, który znajduje się dokładnie na tej linii, gwarantuje nam to, że wykorzystujemy dokładnie wszystkie możliwe zasoby X i zasoby Y. Tylko że te punkty skrajne, które się znajdują tutaj na osi Y albo na osi X, są to punkty pełnego wykorzystania tylko wyłącznie jednego z zasobów. Każdy punkt, który się zawiera w ramach tego, powiedzmy, tego kształtu w środku, to jest możliwość oczywiście, że produkcji, ale nie w pełni możliwości. Czyli zarówno punkt F lub C pozwala nam na jakąś produkcję, ale nie jest to produkcja w pełni. Jak widzimy, punkt E albo punkt B to są punkty skrajne, gdzie w pełni wykorzystujemy nasze możliwości produkcyjne, ale tu wykorzystujemy tylko zasoby X, a tu wykorzystujemy tylko w pełni zasoby E. Kombinacja produkcyjna oznakowana symbolem A, tutaj ten punkt, jest całkowicie niemożliwa, bo my nie możemy jednocześnie wykorzystywać gdzieś tam około 6 po przecinku X i powyżej 14, około między 12 a 14 jednostek Y, bo wówczas taka produkcja, taka wielkość produkcji wykracza nam poza nasze ramy możliwości produkcyjnych. A więc jest to produkcja niemożliwa. Każda z pozostałych jest produkcją możliwą. Tylko że każda znajdująca się dokładnie na linii możliwości produkcyjnych jest możliwa. To jest jak najbardziej taka wykorzystująca oba czynniki produkcji, ale te punkty E i B są to jakieś, powiedzmy, takie szczególne przypadki wykorzystywania tylko jednego ze zasobów. I teraz wiadomo, że im dalej znajdujemy się od początku układów współrzędnych, tym nasza wielkość produkcji będzie rosła. Oczywiście, że krzywa możliwości produkcyjnych może ulec zwężeniu, czyli skierować się ku początkowi układów współrzędnych. To może wynikać z różnych przyczyn, a to jakieś ograniczeń zasobów albo też zmiany technologii produkcyjnej lub też może ulec przesunięciu w prawo, czyli na zewnątrz układów współrzędnych, ale to już zależy, z jakich konkretnych mogłoby to nastąpić przyczyn. Na tym filmie chciałam się skupić na wytłumaczeniu, czym jest krzywa możliwości produkcyjnych i tak jak tutaj ja już omówiłam słownie, na sprawdzenie zobaczcie. Punkt A jest w ogóle niemożliwy, powiedzmy, czy dla tego przedsiębiorstwa, czy dla gospodarki, bo w ogóle całkowicie przekracza możliwości produkcyjne. Jeżeli punkt B jest, oczywiście w pełni wykorzystuje możliwości produkcyjne, ale tylko wykorzystuje zasoby X, Y, w ogóle nieładnie mówiąc nie rusza. Punkt C jest też, powiedzmy, już wariantem, gdzie w ogóle nie wykorzystujemy tego zasobu X, czy A, jakkolwiek myśmy tego nie nazwali, ale w ogóle nie ruszamy zasobu Y nadal.
produkcja już będzie na niższym poziomie, ale nie wykorzystujemy nadal w ogóle Y. Punkt D, który tutaj znajduje się na tej krzywej możliwości produkcyjnych, ona w pełni wykorzystuje zasoby i jest jakąś konkretną kombinacją nieujemnego wykorzystania zasobów X i Y na jakimś określonym poziomie. Można oczywiście wskazać, że X tutaj wykorzystujemy 4 jednostki, a Y 12 i osiągamy jakiś określony poziom produkcji w ilości iluś tam na przykład sztuk pewnego asortymentu. A punkt E jest też punktem jakimś skrajnym, gdzie też w pełni wykorzystujemy nasze zdolności produkcyjne, ale ograniczamy się tylko do wykorzystania pełnego zasobu tego czynnika produkcji Y, czyli w ogóle nie wykorzystujemy zasobu X. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.